Dziś gościem Miejskiego Domu Kultury w Częstochowie niewątpliwie gwiazda estrady polskiej, pani Alicja Majewska. Witam panią bardzo serdecznie. Witam. Pani Alicjo, czy lubi pani spędzać czas nad polskim morzem? Bardzo, nad polskim morzem, w Pogorzelicy, nad polskim morzem, tak między Kołobrzegiem a między Zdrójami. Ja miałem przyjemność kilkanaście lat temu spędzać w czasy razem z rodzicami w Pogorzelicy i stołowaliśmy się w tej samej smażalni. A, to u pana Wiesia. U pana Wiesia. No, wyłącznie u pana Wiesia, bryza. Tak. Ale i tam pamiętam. Rozrósł się pan Wiesio, nie wiem, czy kiedy pan był. Nie, dawno nie byłem. O, proszę pana, nie poznałby tego pannego miejsca, bo się rozbudował, ma pozwolenie na jest całoroczna już ta restauracja rybna. Ale Kargulena, tak. Nie ma na świecie takiej Kargulena jak pana. I to właśnie pamiętam, że jedząc obiad, pani w takiej, no można powiedzieć, troszeczkę hipisowskim stroju, z takim naszyjnikiem dużym weszła. Tak. I mówię, pani Alicja Majewska. Pani Alicja, początki pani kariery, znaczy to jest rok 76. 75, kiedy pani zostaje zauważona. Natomiast ja bym się chciał zapytać o tą karierę, czy nawet może nie karierę, ale początki śpiewania dużo wcześniej. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ no, jesteśmy w Miejskim Domu Kultury, gdzie przychodzi mnóstwo osób, które chcą się nauczyć śpiewu, które marzą o karierze. Jak to się zaczęło u pani? Czy rodzice motywowali w ogóle? Kiedy to się wydarzyło? Czyli więc z nami, którzy śpiewamy potem zawodowo, to pewnie ze wszystkim jest tak, że lubimy śpiewać, mamy jakąś tam predyspozycję muzykalną, śpiewamy u cioci na imieninach, w szkole, w chórach i tak dalej. Ja też tak śpiewałam, ale jako że spędziłam dzieciństwo na wsi Sandomierskiej, nie było tam szkoły muzycznej, uczył mnie grać na pianinie organista miejscowy, pan Janicki. Byłam najlepsza z klasy, było nas dwie córki organisty były w klasie i ja wiem, że byłam najlepsza. A potem ciocia moja zabrała mnie do Wrocławia, bo była muzykalna, żeby gdzieś tam ukierunkowywać to w jakieś ryzy i żeby szkoły muzyczne. Ale to już było dosyć późno, byłam w szóstej klasie, także szkoły podstawowej, jak trafiłam do Wrocławia, także szkoły już nie mam, nie skończyłam muzycznej szkoły. Oczywiście, że śpiewałam, a potem jak już zaczęłam, już wróciwszy do, bo w Wrocławiu byłam 3 lata, rodzice się przeprowadzili pod Warszawę, tam skończyłam już szkołę średnią i oczywiście śpiewałam. I jak zaczęłam pierwsze pieniądze zarabiać śpiewaniem, to zaczęłam się uczyć śpiewu. Tak to jest. Byłam studentką i studiowałam i zaczęłam się uczyć śpiewu, dlatego że no właśnie wysiadał mi głos właśnie. Śpiewanie tak. Wysiadał mi głos. Od czasu, kiedy zaczęłam chodzić na lekcje śpiewu, kończył się problem, ale to było bardzo, bardzo dawno temu. Potem mi wielokrotnie wsiadał głos, jako że śpiewamy z ryki forsowne. Śpiewamy w różnych warunkach nieraz, prawda, że nie mamy tego słuchu, albo jest za ciepło, czy za gorąco. Nie. Także miewałam przy tego rodzaju repertuarze forsownym bardzo, bo pan Koczpisem pisze mi te długie nuty i to trzeba ciągnąć. To wysiadałam, ale jednocześnie nigdy takiej sprawy nie bagatelizowałam, także apeluję do wszystkich śpiewających też, i młodych, i starszych, że jak coś czuje się indyspozycję, trzeba pokazać to lekarzowi, bo to się dolecza. Można pewne rzeczy wyprostować. Dolecza się, ale głównie to, że tyle lat śpiewam, to zasługą tego jest na pewno jednak lekcje śpiewu, wieloletnie lekcje śpiewu pani profesor Ogiłady, do czasu, zmarła wiele lat temu, ale jakieś kilkanaście lat. Chodziłam do niej regularnie, lekcje śpiewu polegające na wyrównywaniu skali, rozszerzaniu skali, tak to było. A jeszcze jest strasznie ważne, żeby się uczyć u mądrego nauczyciela, który wsłuchuje się w nasze predyspozycje, możliwości i na siłę niczego nie zmienia. Bo u piosenkarza to jest najważniejsze to, żeby był odróżnialny. Jeżeli ma głos, odróżnialność. Nas ci, którzy... Zresztą, wiadomo, oryginalność. Nie pomyli się Sośnickiej, prawda, z Sandor, prawda? Oczywiście. Właśnie. I o to tu chodzi, żeby jak się ma takie cechy indywidualne, czy na przykład mój głos ma taki dosyć taki jest nie za, ma taki szmerek, ma matowy taki, to moja profesorka tego nie rugowała. Przez ćwiczenia oczywiście, odpowiednie ćwiczenia, to ja też jak porównuję swoje śpiewanie sprzed 40 lat, to inaczej to brzmi. Rzeczywiście ten głos przez emisję gdzieś no, jest taki bliżej położony, no, bardziej brzmiący. Także nauczyciel tak, ale broń
Boże, zły nauczyciel, bo na początku naszego śpiewania, jeżeli coś jest, ktoś nas pobroni w tę stronę, to nie jest to nie do odwrócenia. Nie da się odwrócić. Gościliśmy tutaj parę tygodni temu Zbigniewa Wodeckiego, o którym pani wspomniała. I on mówił o swoim dzieciństwie, że jego ojciec był muzykiem i musiał dużo ćwiczyć, nie było przebacz. My piosenkarze mamy lepiej od instrumentalistów. Oni bez ćwiczenia parę godzin dziennie nie uciągną niczego, a zdarza się, że piosenkarz amator po prostu, Bozia dała mu głos. Ile godzin śpiewa? Pani dziennie śpiewa? Ile godzin dziennie śpiewa? W tej chwili? No czy bardzo codziennie pani śpiewa na przykład? Ja już ćwiczeń już nie robię. Nie robię ćwiczeń, ale ja, bo to na szczęście często śpiewam na scenach. I to, że byle nie za dużo, nie sforsować, ale to jest taka ciągłość pracy mięśni, więc dzięki Bogu. Ale ćwiczeń w tej chwili w zasadzie nie. Nie tyle nauczyłam, bo to sprawa jest nie wiedzy, nie świadomości, tylko nauka śpiewu polega na tym, że taka wielokrotność powtarzania właśnie pewnych prawda, pozycji głosowych sprawia, że one są potem już zostają takie prawie na zawsze. Chyba, że mamy anginę czy zapalenie gardła, prawda? I tak jest. Ale ja należę do co śpiewają, bo ja śpiewam, w domu śpiewam. Znaczy to nie tak, że sobie wymyślę, teraz będę śpiewała piosenkę, prawda, śpiewam sobie w domu, jak idę na kawę, to dzisiaj zaśpiewam sobie Szczęść tam żagiebli. To nie tak, ale cały czas coś tam pobrzmiewa i albo to jest nerwowe, albo po prostu tak silniejsze ode mnie, że jestem śpiewającą sobie. Wszyscy mówią, że Alicja Majewska się w ogóle nie zmienia. To już jest, brzmi troszeczkę, przepraszam, jak slogan, ale muszę pani powiedzieć, że ja to powtórzę, co pani robi, że tak świetnej kondycji, z tak wspaniałą figurą. To ja panu anegdotkę na ten temat powiem w takim razie, bo ja rzeczywiście właśnie prawdopodobnie dlatego, że nie zmienia mi się sylwetka, mam ciągle tę samą wagę, że mam ciągle ten sam bałagan na głowie, mój własny kręcony. Jak jest dobra aura, to lepiej skręcony, jak gorsza, to jak dzisiaj nie za bardzo. Ale w związku z tym wrażenie jest takie, że ja się jakby jestem stylistycznie tą samą osobą prawdopodobnie. Stąd wrażenie, pani się nic nie zmienia. Więc ja nie słyszę i niedawno usłyszałam też, jak pani w aptece powiedziałam, pani, że pani się nic nie zmienia. Więc ja się, ponieważ słyszę to czasu, prawda, kryguję się, wie pani, oczywiście, to dziękuję bardzo. Wszyscy się przecież zmieniamy. A pani na to mówi, ale pani nie aż tak tragicznie. Ja myślę, że to jest sedno tego. Nie aż tak tragicznie. No to. A co robię? Ciągle w biegu. Mój organizm jest taki kochany naprawdę, że słodycze kiedyś byłam makomczuchem, a teraz sałaty, dobry śledzik, tatarek, to jest to, co mnie nęci, a nie nęcą mnie słodycze, a w końcu słodycze są takie zdradliwe. A chleb, dobrego chleba staram się nie kupować, bo to jest największa zdrada, to jest taki świeży, dobry chleb. Czy to prawda, że z wykształcenia jest pani psychologiem? Nie, psychologiem nie. Ja skończyłam na Uniwersytecie Warszawskim wydział, na Wydziale Psychologii Pedagogiki, kierunek andragogika, czyli oświata dorosłych, na Wydziale Psychologii Pedagogiki. Zaczynała pani w czasach głębokiego PRL-u, tak to nazwijmy. To zupełnie inne czasy niż te, które są obecnie. Proszę mi powiedzieć, w którym momencie zdecydowała się pani na to, że swoje życie poświęci muzyce, że nie wiem, że z tego pani wyżyje, że będzie panią stać. Od czego to się zaczęło, tak? Tak. Na to się składa wiele czynników, że ktoś właśnie zaczyna mieć nazwisko, robi tak zwaną karierę i może... żyje z tego zawodu, wiele czynników. Sam początek to oczywiście, jak już powiedziałam, wszyscy, którzy jesteśmy, kochamy śpiewać. Ja należałam do osób, które miały małą wiarę w siebie, także... Nie musiały przebicia.
nie miałam wiary w siebie, także ja skończyłam studia, prawda? To, że śpiewałam, oczywiście ktoś mnie tam dostrzegł z zespołu, ktoś inny wyciągnął do partity, prawda? Bo zespół partita był takim szkołą uzgalnienia i śpiewałam i byłam. I jeszcze śpiewałam w zespole partita, jeszcze myślałam, że wrócę do zawodu włóczonego śpiewanie było, że będzie przygodą. Natomiast no tak się nieszczęśliwie ułożyło w życiu. Od zespołu musiałam odejść, bo mi wtedy gardło wysiadało, wtedy powstawał Teatr Muzyczny na Targówku, obecnie no Rampa, właśnie. Już byłam którego dyrektorem był pan Włodzimierz Kocz. Nie, dyrektorem był pan Marian Jąkajtys, był dyrektorem artystycznym i aktor Marian Jąkajtys. Włodek był artystycznym szefem, tak artystycznym. Już go wcześniej znałam, bo w zespole partita śpiewam chórki do jego piosenek, ale jak już odeszłam z tego zespołu, bo musiałam dojść, bo wysiadło mi gardło, to już wtedy już nie myślałam sobie, że tam sobie to była przygoda, to śpiewanie i wrócę do zawodu uczonego, połknęłam bakcyla i byłam i stąd się pojawił ten teatr muzyczny. Zdawałam tam egzamin, a już z teatru jakiś tam też CV do Komitetu Piosenki Polskiego Polu. W razie wygrałam festiwal, główną nagrodę zdobyłam i to otworzyło drzwi. To było, wie pan, no to już było, no tak, nagroda wtedy, taka nagroda w Polu, to otwierała drzwi. Ale to też moment trudny, bo właśnie, żeby nie popełnić za dużej ilości błędów, prawda? Piosenkarze to jednak nas buduje repertuar. Także żeby nie popełnić za wielu błędów na początku, za wielu, bo błędy każdy popełnia, ale mieć właściwy repertuar. Ja miałam nosa i postawiłam od razu na Włodka. Miałam nosa, bo to Włodek nosa. Mądra byłam ta Kobitka po prostu, że mój mąż. Pierwszy program czy aranżację to właśnie no, ceniliśmy bardzo Włodka. Tylko wiele programów estradowych i telewizyjnych potem zawsze szefował Włodzimierz Kocz. No a potem w jakimś momencie stwierdziłam, że nikt mnie tak nie zna moich warunków wokalnych, predyspozycji wszelkich, że nikt lepszej dla mnie, zresztą przy Włodka, również pisaniu takim, jak Państwo znają, czyli piosenki są kantylenowe, emocjonalne, i to jest mnie bliskie. I dramaturgiczne wręcz. Tak, i oczywiście i dlatego mimo, że cenię wielu innych, to wiedziałam, no, że to jest dla mnie. Pani Alicjo, na ostatniej pani płycie, gdzie jest 40 piosenek, ja sobie pozwoliłem policzyć 35 piosenek. To są piosenki Włodzimierza, także mówię ho, ho, ho. Tak, tak. I to jest bardzo dla mnie cenne i w moim życiu zawodowym, że mam przy sobie takiego muzyka, który tyle potrafi i pisze, aranżuje, biorę udział w jego oratoriach i jak trzeba aranżuje na orkiestrę symfoniczną, jak trzeba na kwartet smyczkowy, bo taki, także mam przy nim sporo zajęcia. Zawsze zadaję to pytanie, czy każdemu rozmówcy, który występuje na naszej scenie, czy w swoim życiu poza śpiewaniem robiła pani jeszcze coś innego zarobkowo, czyli że wykonywała pani jakiś inny zawód, żeby się utrzymać? Nie. Tak się złożyło szczęśliwie, że w zawodzie tym wyuczonym no jednak nie pracowałam i niezmiennie od tych iluś tam lat żyję ze śpiewania, tak. Gratuluję, zresztą robi to pani doskonale. Pani Alicjo, wiem, że pani się spieszy, nie będę męczył. Włodzimierz, no dobrze, zaraz go wywołamy do odpowiedzi. Chciałbym jeszcze na koniec jakąś anegdotę z pani życia. Może się uda coś takiego zabawnego dotyczącego śpiewania, czy może dotyczącego Częstochowy, czy no nie wiem, no w każdym razie. Pan co Częstochowy? Tak. Taką pierwszą moją wielką fanką właśnie, a od wielu, wielu lat jest przyjaciółką mojej rodziny, moją, jest częstochowianka. Agatka Kowalik miała 14 lat, jak się Żagiel ją poraził, tak, i była na tyle, zresztą to co powiedziałam, przyjaźnimy się w tej chwili, więc już wtedy takie cechy osobowości miała, że dotarła do mnie i że ja generalnie jestem osobą asertywną i ja się troszkę nie obawiam, ale nie mam takiej potrzeby, żeby wszystkich, którzy. No to ona miała takie cechy, ta Agatka, i po prostu od 14 roku życia, także po każdym festiwalu w Opolu przyjeżdżaliśmy z Włodkiem Koczem przez mieszkanie Agatki, gdzie Agatka już miała nagrane na kasetę, bo na kasetach prawda? Rodzice stawiali obiad, my jedliśmy ten obiad, to był zawsze kurczak.
ja z tatusiem piłam koniaczek, potem szłam odsłuchiwać do pokoju to co poprzedniego dnia Agatka nagrała, jak tak upłynęło 15 minut, mama stoka, ale właśnie musicie państwo już kolację zjeść, prawda, bo przed wyjazdem jest taki dom, na niedawno rodzice Agatki zmarli już obydwoje, ale w każdym razie Częstochowa dla mnie to właśnie Agatka, zresztą moi fani wychodzą na ludzi. Teraz jak jakieś małolaty gdzieś tam rodzice mówią, jestem pani fanką, to dobrze, to dobra wróżba, bo moi fani wychodzą na ludzi. Agatka, studia, wszyscy, którzy są bliżej mnie, to są, wyrastają z tego obłędu państwa, bo to jest straszny obłęd, to państwo już są normalni, ale fan to zawsze mówi, że obiektywnie pani jest najlepsza, prawda? Także takich fanów trzeba też mieć. Tym bardziej, że to, co usłyszeliśmy dzisiaj ze sceny, jak gdyby komentarz do współczesnej rzeczywistości polskiej piosenki, gdzie mam nadzieję, że to jest anegdota, gdzie ta Kasia napisała... Jakie tam anegdoty? Nie wiem, której to było, Kasia. To chyba któreś zadali chyba jakiejś kolejnej Marius Manx dziewczynce, żeby napisała przez dwa dni tekst i pisała. Ja już kończę, dlatego że że już strasznie późno się zrobiło. Bardzo pani dziękuję. Ja już naśpiewałam, to jeszcze się nagadałam. Tutaj z panem Boga do rana, ale... Ja rozumiem. Pani ale jutro gramy koncert w Krakowie, nie mogę się spóźnić. No, to jest 9 koncert w styczniu pani ten. Słucham? 9 koncert ten w Częstochowie był. Jutro będzie 10. Przynajmniej tak na stronie napisane. To ja coś panu powiem. Chyba naliczyłam, że było ich chyba 14, więc to już w takim razie jest... Nieaktualne. 13. W takim razie 13 koncert się, ale szczęśliwie 13. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Gościem była Alicja Majewska. Wszystkiego dobrego.